Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was na Kaiserreichu Omanem. Omanem, silnym państwem, już silnym, niezależnym, ale jednocześnie mający kilka minusów, jakim jest niewątpliwie chaos w państwie, który nam psuje tak naprawdę wszystko. Już przez niego nie mamy naszych trzech fabryczek, tylko nasze dwie fabryczki, które produkują inne fabryczki, a moglibyśmy tych fabryczek mieć o wiele więcej. Druga kolejna sprawa jest to, że szykujemy się na upadek Imperium Osmańskiego. Bardzo, ale to bardzo mi na tym zależy. Chciałbym, żeby Imperium Osmańskie umarło, żeby zniknęło z powierzchni ziemi, a ja bym chciał najbardziej się skupić na tym, aby nasza armia była teraz wielka, silna, potężna i takie tam. Gdyż podbicie tej Arabii w tych rejonach da nam podobno odblokowanie drzewka lewego. Znaczy, mamy tutaj sobie Arabia Rashidów, prawda? Jeżeli odblokujemy sobie, podbijemy... Znaczy, jeżeli chciałem powiedzieć, jeżeli podbijemy te tereny tych wszystkich, nie wiem, jak to się nazywa? Pokażcie mi to jeszcze raz. Arabii Saudyjskiej. Jeżeli te Arabię Saudyjską podbijemy, no to te rejony staną się tak nasze. Bo jak to ma jeszcze roszczenia? No tutaj jest Emirat Rashidów. Mnie zastanawia, czy gdy... Bo są dwa głosy, że pierwszy, wygrywają ci Rashidowie. Właśnie niech to wygrał, czy Rashidowie, ale wygrywają ci drudzy i wtedy nam się to odblokowuje. Albo drugie, że po prostu podbijamy, nie wiem, zobaczymy, jestem bardzo sam ciekawy tego. Oczywiście usuniemy sobie na początku ten chaos w rządzie, żeby po prostu zniknął, bo mnie najbardziej wkurza. I pójdziemy sobie w modernizację sił zbrojnych i naukę wojskową. Okej, mamy pierwszy support equipment, a w końcu ile trzeba było na to czekać tak naprawdę, żeby odblokować tak potrzebne rzeczy. No ale niestety, my musimy zbroić się na dwóch research slotach cały ten czas. Może już na początku ustawić się, aby jechać w Oman. Oman, który może... O, właśnie! Oman, który może dołączyć w każdej chwili tak naprawdę do Ententy, więc musimy go sobie podbić szybko i najlepiej rozszerzyć ten frontik, albo zdobyć dodatkową fabrykę. Gdyż, uwierzcie mi, dodatkowa fabryka militarna to jest dla nas... To jest jedna... To jest jakby, wiecie, to jest dodatkowa 1/3 do przemysłu. O, taki jeszcze jeden punkcik. Wiecie, jak nam to dużo da? Bo i tak produkujemy 13 karabinów dziennie na tak małą armię, chociaż ludzi nam nie brakuje do wojska. Ludzi nam nie brakuje, jak usuniemy jeszcze chaos w rządzie, to tym bardziej znikną wszystkie minusy i będziemy posiadali przynajmniej z 200 tysięcy manpowera, jak nie więcej. No ale niestety, na to musimy troszkę poczekać. A tutaj się biją jakieś te hanaty dupaty. Bo ciekawe mi to, czy gdybyśmy nawet poszli troszkę w spis mniejszości, tutaj i tutaj, jakieś autonomie religijne, trochę dalibyśmy... podczas końcu załamania gospodarczego tak spompować tych socjalkonserwatystów i tak dalej, konserwatystów i tak dalej. Czyli mielibyśmy przypadek, że tutaj zniknąłby nam ten chaos w państwie, o. Najprawdopodobniej tak. Chociaż tu idziemy troszkę w przemysł. O Jezus Maria, a tutaj idą w przemysł i mi się jak to podoba. Czekajcie, tu macie research slot, tak? Czy my gdzieś tutaj dostaniemy takie coś? Czekajcie. Nie. Naprawdę? Nie dostaniemy nic? Żadnego punkta dodatkowego do badań? Punkta dodatkowego. Znaczy, możemy teraz sobie pójść na naukę wojskową, potem trzeci research slot, bo naprawdę będzie beznadziejnie. Samolot, u nas nie potrafią latać, umieją jeździć konno, jak widzą samolot, to obrzucają godzinami. Takie trochę podla... To jest takie trochę podlasie świata. Pewnie już tutaj w Arabii latają, gdzie indziej latają, umiecie latać? Egipt umie latać, ale my nie potrafimy latać. Ej! Ale coś mi się tu nie podoba. Znaczy, zostali zablokowani, ale... Dlaczego Osmanie wygrywają powolutku? To mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Iran, zrób coś z tym. A dlaczego masz 8 do 9? Boże święty, ta wojna jest tak śmieszna, już sam... Jeżeli oni to przerżą i okaże się, że to wszystko wpadnie w marionetki, to ja się wkurzę, naprawdę. Dominiści wygrywają PRPA. Okej, no ich wygrywają. Mnie to w śrubkę tak naprawdę. Ej, to jest niedobre. Egipcjanie, wygrajcie, proszę. Znaczy, muszą wygrać z prostego powodu, no. No nie ukrywajmy, że jest tak, ani inaczej, że jak naprawdę bot będzie robił wszystkie white piece i tak dalej. Może wejdźcie tu, zablokujcie. Gdybym przejął, to bym przejął, naprawdę, ale to nie mogę tego przejąć i nie mogę nic z tym zrobić. Przygotowania defensywne. O, i to mi bardzo pasuje. Możemy zrobić teraz wielkie natarcie, które dam za 105 dni. I to będzie mieli armia przełamanie, a tak przeciwko sile żywej. A to mi bardzo pasuje. Później pójdziemy sobie szturm, czy to w drugie? To dostajemy bonus pod czołgi. Tutaj pod bonus czołgi z samolotami. O, coś mi tak zagowało. Jakby jakiś event wybuchnął. A nie, no niestety...
Jakby to powiedzieć? Erwin Rom... Nie Erwin Romedy. Hermann Göring spadł z rowerka. Tak. I świętujmy to. Idealnie event do tego. Świętujmy. Tylko wiecie, bo jakieś jedno z tych państw ma swoje drzewko. Tak. Gabon ma swoje drzewko. Znaczy nie można za tego drzewkiem. No ale jednocześnie mają swoje drzewko i tak to wygląda. Tylko to jest wojna, po prostu każdy bije się z każdym sąsiadu, tak? Ciekawe, czy to jest taki, trochę taki to jest Battle Royale, nie? Każdy bije się po prostu ze swoim sąsiadem, niech przeżyje lepszy. Ciekawe, czy aktualnie wtedy w tej wojnie może tak interweniować i wbić się i zacząć się niszczyć. Raczej sobie grać też na jakiś Instant War czy coś, jaką Wielką Brytanią i wjechać teraz taką... Znaczy, trzeba by zrobić Wielką Brytanię do tej pory i wjechać tak tutaj do tych wszystkich kolonii. Oj, to byłoby cudowne. Ale skupmy się na razie u nas. Zostało nam ile? Zostało... jest 75 dni. Jeżeli szybko się tym zajmiemy, to my podbijemy sobie z łatwością ten Oman. Nie mają sprzętu, nie mają nic, tutaj musimy się przebić, zwłaszcza przez ten rejon, tutaj są piaski, wzgórz i tak dalej. Nasze wojska są prawie gotowe, możemy nawet troszkę je poćwiczyć, doćwiczyć do końca. I teraz pytanie, czy zwiększyć szablon, czy zwiększyć naszą ilość jednostek? Ja bym zwiększył szablon, ale potem zbudowałbym jeszcze trochę więcej. Bo tu mamy 723. Tutaj jest Infranty Equipment 1200, Infranty Equipment 1200, to możemy zrobić. Oczywiście na początku zabraknie, ale z czasem się doładuje. Już, wyszkoliliście się panowie, już nie będziecie robić dalej fikołki. Pajacyki? Ten muszą dalej robić pajacyki. No nie ma inaczej. Aha, dobra, teraz tym bardziej, bo dodałem mi kolejną jednostkę. Ale ja bym zmienił tu generała na... Czy ty się w ogóle jakoś biłeś? Ten będzie lepszy moim zdaniem teraz. Bo my już bierzemy pałeczkę tej ofensywnej. Jest! I zniknęli z paktu kairskiego. To mi się też bardzo podoba. Tutaj trzeba mi po prostu atakować każdego po kolei. Tylko dziwne, że czemu tutaj nie powstało to państwo? Czy... Nie pamiętaj powstać jakiś Damaszek czy coś? No, tak myślałem, że to powstanie jakiś Damaszek czy coś, bo tak trochę dziwnie to wygląda. Ej, zaraz. Nam dalej nie wzrastają te punkty. A, nam tutaj stabilizacja spada. A, aha. Myślałem, że już mamy to za sobą. No nie jest to trudno, zaraz to poprawimy. A to za chwilę, no zrobimy tylko podwojenkę i mamy ten trzeci research slot wymarzony, ja pierniczę, ale trzeba na to długo czekać. I teraz przemysł. Przemysł. U naszym kraju nie umieją w ogóle deszyfrować, szyfrować i tak dalej, ale nauczą się tego z czasem. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno, gdyż u mnie na... O. Znaczy, nie bałem się, że może być za głośno czy coś. Ja słyszę to w miarę normalnie, ale ja jestem półgłuchy czasami. Ktoś do mnie coś mówi, a ja nie mam pojęcia, co się dzieje wokół mnie. Czy możemy zmienić jakiegoś ministra? Ten... To jest taki se. Że tak to nazwijmy. Taki se jest. No, ale nie ma taki... Wszyscy są tacy se. Ale ministrów już nie możemy zmieniać, a tego? No nic lepszego nie znajdę tak naprawdę. Badajcie już lepsze karabiny. Musimy być cały czas do przodu z tymi karabinami. Nie wiem jak my wybadamy tę artylerię. Nie wiem jak my zaczniemy produkować coś innego. My jesteśmy po prostu podlasiem po prostu świata. U nas samo o tym, że zasiedzi nami. Na artylerii się unika. Jak coś huknie to po prostu chowają się i idą do szamana. Ale bardzo mi odpowiada. Masz 5 fabryk? Macie potężniejszy przemysł niż my. Ale macie mniej armii. Znaczy, będziecie mieli mniej armii, prawdopodobnie, bo nie ma... Bo nie macie manpowera, a my manpower mamy, a wy jesteście jeszcze na obowiązkowej służbie. Macie zmęczenie armii, czas badań, to wy będziecie o wiele do tyłu niż my z badaniami. Czy wy możecie jakoś usunąć? O nie, jak oni sobie zintegrują, to dostaną manpowera. Ale mogą pójść jeszcze w jakieś fabryki, to im bardzo pasuje. To gdzie wyjdziecie w usunięcie tych wszystkich minusów? Czy wy zawsze będziecie głupimi ludźmi? O, wy macie zjednoczenie spełnienie naszego roszczenia. To fajnie macie to. Ja też chciałbym mieć takie rzeczy. Naprawdę wy nie macie nigdzie możliwości usunięcia minusu bycia głupim? No nie mogą, bo oni będą zawsze głupi. No to, mówię, Podlasie po prostu. Gdzie my się znajdujemy, tam jest jakieś Podlasie, ale spoko. Zrobimy to z modernizacji sił zbrojnych, przez co nasza armia już się nie będzie przestarzała i zła, bo to dostajemy te minusy, ale oni będą przestarzeli i źli. Tylko mają atak i obronę w tym. Tylko w prowincji narodowej, to mi nie pasuje. Dobra, to? Czy to? Znaczy, podobno lepsza jest lewa strona, chociaż nie wiem, jak jest po tych wszystkich paczach i tak dalej.
Lecimy w to, bo tu mamy zużycie zaopatrzenia mniejsze, a jak jesteśmy na pustyni, na piaskach pustyni, to jednak zaopatrzenie będzie mocne. Dobra, ile wam zostało? 166 na 215. Mamy motoryzację sił zbrojnych i szybko usuwajmy te minusy, bo okazało się, że jednak mamy te minusy i one bolą. I ono spada. Niewiele, nie znacznie, ale jednak to spada. Efektywne rządy, czyli stabilizacja, poparcie wojny. Nasz kraj musi wiedzieć, że jak się bijemy, to musi być poparcie wojny duże. Drogi ekspresowe też mi się podoba. Szybkość armii się przyda na Arabii, gdybyśmy chcieli ją przypadkowo krążać. Znaczy przypadkowo, no specjalnie, ale... przypadkiem to wyszło. Ale możemy już dodawać kolejną jednostkę do naszej wspaniałej to armii. Wystaw się i szkul się. No, wystaw się i szkul. No naprawdę, przez jedną dywizję Omanu my przejdziemy spokojnie. Manpower nam przychodzi cały czas, cały czas, cały czas. Serio? No to macie problem. Zważywszy, że biją się teraz... Znaczy ta wojna jest bez sensu, no jak Niemcy mają podejść i pomóc? Zważywszy, że Niemcy na chwilę będą się... Znaczy chyba, że o to chodzi, że... No i czy osadzenie nie może przegrać i tak dalej. Ale nasz Advent Krigu jeszcze nie ma, może się pogodzili, może uznali, że w sumie wojna jest bez sensu, wojna do niczego nie zmierza, nie zmierza i tak dalej, ale my wiemy, że do czegoś zmierza, ona zmierza do czegoś dobrego, dla nas przynajmniej. Chociaż jak zrobimy ten przemysł trochę lepszy, koncentracja przemysłu 3, moglibyśmy potem zrobić narzędzia mechaniczne, bo mógłbym rozbudować jeszcze szybkość budowy fabryk, ale jak tych fabryk nie mamy, to po co mamy przyspieszać? Dodamy jeszcze jednego robotnika, który będzie patrzył z góry? Ale z wami by się pobił. Będziemy musieli podbić dla nas ziemię świętą, naszą Mekkę. Tylko, że nie mam jeszcze pojęcia, jak to zrobić. Patrzcie, macie 5 sił. Wy 8 do 10, wy 6. Jak u was wygląda? Wy macie zero powera, wy postraciliście bardzo dużo. Oprócz Iranu, który Iran jest potęgą, jakich mało. Ale Kurdystan na przykład jest bez niczego. Chociaż Kurdystan może być... Znaczy, wypowiemy im wojnę i od razu poleci Wargol na tych. Tylko musimy oszczędzić sobie odpowiednio... A, jest. Dobra, czekajcie, powiedz wojnę. Wzywamy sojuszników, żartuję, nie mamy kolegów. I od razu, 205 dni. Może akurat na tym odcinku już nam się uda. Ale te wojska są już gotowe, one wiedzą, co mają robić. Macie się po prostu wbić i przebić. Reichspakt dołącza do Rumunii. O! O! Czyli wy jeszcze pakt belgracki bije się... O Jezus Maria. W ogóle swoją drogą. Gdzie jest Bułgaria? Czy Bułgaria nie powinna przypadkowo zostać anektowana? Bo tak przynajmniej brakuje mi tu czegoś. Rzućcie. Zufar podbity. Zabierzemy tylko Zufar. Czy chcemy tylko to? Nie. Zadowoli nas tylko pełna aneksja tak naprawdę. Ja nie mam pojęcia, jak możecie myśleć, że zadowoli mnie coś innego. Dobra, podejdźcie sobie dalej, podchodzimy wszyscy daleko. Ta jedna jednostka może podejść dalej. Nie no, jak już zostało, ile? Jedna dywizja, to na dwa fronty, trzy fronty później to nie obroni tego. Znaczy, musimy podejść do stolicy przed nimi. Musimy dojść do stolicy przed nimi i wtedy będziemy mieli dobrze. Wtedy nam będzie bardzo dobrze. Może oddanie państwu. Oczywiście dostaliśmy parę dodatkowych punktów, ale sam Oman musi upaść. To wszystko musi stać się jednoprawnym, prawowitym państwem naszym. Bo na was już robimy, to spokojnie. Tylko ile macie tych sił? 7 do 8, mamy 6, będziemy 7. Znaczy przejmiemy trochę pewnie karabinów, podbijając sobie te wszystkie państwa dzikie, jakieś makaty i tak dalej, omany. Dostaniemy dodatkową fabrykę! Już teraz mamy więcej tych fabryk. No i pyk, dostaję nawet jedną ropę, bo czemuż by nie. I musimy sobie jakoś mądrze rozdzielić armię, znaczy... Mamy 205 dni, żeby odpowiednio rozdzielić armię. Ej, a zaraz, nie mieliśmy mieć 4 fabryk, co mi pokazało, że mam 4 fabryki. Jakiś błąd czy kłamstwo. Ale nieważne, ale mamy 19 karabinów dziennie. Wyprodukujemy jeszcze lepsze te karabiny i będziemy dalej niż Arabia. Tu stawiamy po jednej dywizji. Sądzę, że jedna dywizja styknie. A tu mamy piaski i tu powinien odbić się nasz główny right i atak. Kilka. Więc tak. Może rozdzielimy sobie armię. Może raz, dwa. Albo trzy. Bo tutaj przybędzie reszta trójki, a wy tutaj przybędziecie. I tak się rozdzielimy. Sądzę, że to będzie idealny pomysł na to, co można zrobić. Bo tu mamy nowoczesne planowanie, prawda? Tak, my jesteśmy tutaj nowoczesnym krajem planowanym. Jesteśmy krajem, który był splanowany cały czas. Ale możemy zrobić nową armię i to mi bardzo pasuje.
Omany nie robił, pewnie dlatego, że nie miał manpowera, a produkował tych karabinów dużo. My też teraz to produkujemy i teraz mamy jeszcze bardziej rozkręcony przemysł. Czas próby, no to jest to, co Winston Churchill powiedział, że no jak Niemcy mogły być tym agresorem. I jak śmieszne żarty, JPG. Przemysł może? Tak. My jesteśmy cały czas nastawieni wojskowo. Nas nie interesuje to, czy ludzie będą mieli dobrze, czy niedobrze. Nas interesuje tylko kwestia wojskowa, kwestia pobicia, kwestia zabicia, kwestia zniszczenia przeciwnika całkowicie. Ale to będzie trwało 64 dni. Dobrze, że czas leci aż szybko, bo nie ma jeszcze tego Weltkriegu całego. Jak tam, manpower? A no tak, bo minus 20% z powodu tego, że... no, tutaj. Ale tu dostaniemy stabilizację tygodniową, tutaj dostajemy jakieś dodatkowe... Nie no, odnowi nam się ten manpower, to jest, jestem akurat tego pewny, jak nic, no tylko musimy chwilę poczekać. Mamy 3 dywizje, bo wiecie, to jest ta jedna dywizja, która będzie manewrować. Tu i tak mamy góry, więc wątpię, żeby się przebili przez nas, zwłaszcza koniem czy czymś innym. No ale jednak, wiecie, przezorny, zawsze zabezpieczony i takie tam. Ojej, stali nam brakuje. Jak, nie mogę sobie pozwolić na żadne braki stali i tak dalej. Nawet jeżeli się ten Zufar przyłączony do Jemenu. O, super, dostaliśmy manpower. Czyli to, Dofar, Zufar, to jest Zufar, tak? Region narodowy, a to nie jest nasz region narodowy, to jest kolonialny, no trudno. Coś możemy zrobić, ktoś. Ja bym pomyślał o tym, żeby już w naszym Podlasiu zacząć produkować czołgi. My w tym kraju potrzebujemy czołgów. To jest szalone, nie no radia, bo jak w sumie mają gadać, jak nie ma radia. Tylko jakbyśmy się tu przebili, tutaj musielibyśmy rzucić większą liczbę wojsk, to możemy już tutaj się postawić. Oddanie państwu, to mi też pasuje. Ludzki i prawy. Czyli manpower od razu skoczy. Bo z minus 20, znaczy z 20 będzie zmodyfikowany do 10. Więc manpower znowu nam skoczy i będzie go jeszcze więcej. I to mi pasuje, znowu. Jestem zadowolony z ogólnie sytuacji, jaka nas tutaj... nam tutaj przyszła. O! Znaczy jak zrobimy to ulubiony król, to już tym bardziej. Zwłaszcza, że dostaniemy nową fabrykę. Już nie będziemy na 2, tylko na 3 i to jest super. Nie wiem, czy dają się tu więcej sił? Znaczy, to mamy ogólnie bliżej do ich stolicy, a stolica powinna upaść. No, stolica i pewnie to Hali, coś tam. No i Bagdad, Jezus Maria. Ale gdybyśmy sobie zdobyli tutaj Jemen cały Bagdad. To byłby kozak. Ale możemy sobie to pozwolić, bo podbiliśmy Oman. I mamy teraz dużo karabinów i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy lepszą opcją było produkowanie starszych karabinów, ale dużej ilości. Ale w sumie manpower też tam nie leci jakoś już w ogromnych ilościach. Bo ile mamy ludzi, tak naprawdę, pod swoją kontrolą? Ile? 4 miliony. Co? Czekajcie, jakie? Jezu, ja przeczytałem Imperium Polsko-Łotewskie. Znaczy, prosiono mnie o to, abym zrobił syndykalistyczną Polsko-Litwę, ale wiecie, jaki jest problem? Wiecie, jaki jest problem? Znaczy, problemem jest prawdopodobnie dla mnie to, że żucha. Problemem dla mnie jest bardziej tam sam fakt The Fall of Warsaw. Że Polska była robiona już na dużą ilość razy. Znaczy ja wiem, że fajnie jest zawsze oglądać Polski i tak dalej, bo przecież jak zasięgi się nie zgadzają, to trzeba dać Polskę i tak dalej, bo przecież Polska... Znaczy nie, oni obrażam naszego kraju, żebyście nie myśleli. Ale że ludzie lubią puszczać Polskę, lubią oglądać Polskę, ja tym wiem, że ludzie lubią oglądać Polskę, ale... Co z tego? Bunt w Reichspakcie, czekajcie, co? Europa Wschodnia znów zaryczała przeciwko Niemcom. Kurde. A, bo Litwa się odłączyła od Polski i stworzyła ten, umocnienie stolicy. No to niezła Litwa! No to macie, wiecie, czas, żeby umocnić stolicę bardzo szybko. Lecimy z czasem. Nie ma co czekać w sumie. Firma budowlana. Może nie, a może tutaj im jakiegoś człowieczka tutaj. Szybkość armii. Atak dywizji by nam się przydał. Uważam, że to byłby naprawdę dobry myk, plus tam zawsze 0,5%, które dodatkowo przyjdzie do naszego kraju jako żołnierze. Żołnierze, tak. A wy? Zintegrowaliście sobie na rejon i macie nagle dużo manpowera. I to mnie boli. Wiecie, co mnie boli? Brak szacunku do ludzi dobrej woli. No dobra, to podejdą po dwie. Może akurat uda się zrobić ofensywę, ale większa ofensywa ma być właśnie tu. Nawet już teraz się wystawcie. Tylko oczywiście będziecie gotowi i rozpoczniemy sobie nasze podboje w tym rejonie, tu. Mamy około 70 dni, to nie jest dużo. Ale gdybyśmy... Znaczy ja zastanawiam się, czy już powinniśmy teraz robić strzałki. Bo jak zrobimy dwie strzałki, to wiecie, ruszą z dwóch stron. A może na początku my wytrwajmy jakimś szturmem początkowym. Zwłaszcza tu.
8 listopada. No to zrobi, zdążycie zrobić do 8 listopada, sądzę. Chociaż nie mogą nie zrobić. Dobra, kontynuujcie tą fabrykę. To nie ma sensu. Tu się wyszkolicie, tu się rozbudujecie. Możemy znowu kogoś wprowadzić, pamiętaj, do rządu, no ale... Wszyscy ssią. O, może tego, ten nie ssie. Tylko nie mam jeszcze pojęcia, jak wbijemy się przez Pakt Kairski. Bo Pakt Kairski może być naprawdę trochę problemem. Bo sam Kurdystan podbić, to wiecie, to jest easy. Tylko że Kurdystan ma gwarancję niepodległości. I tu jest sam Hussein, jakiś taki trochę przerobiony z takim downem trochę. Zezem chciałem powiedzieć. Bo nie obrażam osób z downem, bo to są... To nie jest ich wina. Prawda? A znaczy, że takimi osoby znam osobiście, gdyż nawet chodziłem na obozy rehabilitacyjne swego czasu, no i poznałem bardzo dużo takich osób. Więc przepraszam, nie powinienem tak mówić. Bardziej osoba zezem. Taki Saddam Hussein zezem. O! Sardynia kapituluje, a my dostaliśmy ludzkie prawy. O, i to mi się podoba. Czyli teraz co, drogi wojskowe, czy może jednak jakaś inżynieria wojskowa? Nowe modele karabinów, arabscy kawalerzyści, import narzędzi. Możemy to zrobić. Akurat zawsze jakieś bonusy się przydadzą, tam minus 7% do fabryk konstrukcyjnych. Może dostajemy 4 fabryki, a nie tyle. Chociaż byśmy mieli tam 10 fabryk, o, ale by ten się kraj rozkręcił, o, ale byłoby super, ale bym się dobrze czuł teraz. Niedobitki buntowników. O! Wcześniej zdołaliśmy się oprzeć buntownikom, ale po wojnie domowej nikt nie interweniował. Interesować się nimi przez... Ale po wojnie domowej... Czekajcie, wcześniej zdołaliśmy się oprzeć buntowników, ale po wojnie domowej nikt nie interesować się nimi przez dłuższy czas. Dobra, nikt nie interesować się nimi. Skupiałem się bardziej na konsolidacji rządu. Teraz, gdy jesteśmy już w pełni zjednoczeni, możemy ich nareszcie wyplenić. Nasi żandarmi przeczesali cały Jemen w poszukiwaniu wszystkich niedobitków tych rebelianckich szumowin, co sprawiło, że zostali oni w większości zlikwidowani. Ponadto pojawienie się ruchów republikańskich w najbliższej przyszłości jest zatem bardzo mało prawdopodobne. No i stabilizacja w górę. Popularność naszej partii w górę. Nawet powinniśmy dostawać więcej punktów, bo... Bo w sumie dlaczego nie? No bo popularność rządu jest 75%. Czy to jest od ilu to jest? No już powinniśmy mieć zwiększoną tą popularność rządu, czyli więcej punktów powinno lecieć. Ale i tak nie jest źle, no mówmy się, no 0,72 punkta dziennie na Kaiserasiu to jest dobra liczba. Ulepszone narzędzia mechaniczne, czyli jeszcze bardziej rozbudowujemy nasz przemysł, aby działał sprawniej. Ale ja bym zrobił to już, maszynę liczącą. Niech one u nas się liczą, pewnie u nas liczą liczbami arabskimi. Tak samo, wiecie, stop islamizacji Europy, bo liczymy liczbami arabskimi. I mamy drugi Weltkrieg. Jak my rozpętaliśmy bardzo? No, u nas to się nikt prawie nie interesuje, że rozpętaliśmy Weltkrieg. Tylko najgorsze jest to, że teraz... To już wiem, że Niemcy przegrają. Róbcie screeny, Niemcy przegrają. Bo nie wjechały dalej i oni się rozbiją teraz na bunkrach. No nic, syndykaliści wygrali. Jestem tego pewny. Drugi Weltkrieg, tak, Weltkrieg pochłonął życie miliona mężczyzn, młodych i starszych. Ale mnie interesuje taki Weltkrieg trochę w Arabii Saudyjskiej. Bo Kaiser Arabii trochę upadł. Teraz Kaiserem został Farouk II. Pierwszy. Chociaż zwiększy trochę tego manpowera. Znaczy manpowera, zwiększał się tego manpowera. My też się jakoś tam trochę rozbudowujemy. Mamy do 12 sił. Gdybyśmy jakoś tutaj zablokowali, zaczęli bawić się w kociołkami i tak dalej, to byłby kozak. Konwoje nie mają, więc nie będą mogli... Nie mają konwoje, kurde. Ale wy możecie mieć konwoje, my też będziemy dostajemy konwoje. Jezus Maria, będziemy mogli produkować cokolwiek w tym kraju. O nie, najgorzej. A nie, nie, już się bałem. Bo bałem się, że nie będziemy mogli dostawać surowców, gdyż nawet konwoje nie mamy. A nie mamy jakieś konwoje zawsze. Nie będziemy mogli przesyłać surowców do siebie, ale sobie przypomnę sobie, że mamy jeszcze dostawę lądową od strony Egiptu. Bo wiecie, chodzi o te surowce. No dobrze, że Flandria i Walonia póki co istnieje. Chociaż może dostać zaraz po dupie. I wtedy będziemy musieli szukać kogoś innego. Dobra, możemy podbijać sobie. Zróbcie oddziały tego saperów. Chociaż nie. Badajcie już to. I wypowiedz wojnę. Podbij. Jemen wypowiada wam wojnę. Wy się już też możecie podejść po to. Pod to. I jak ich zablokować? Ja bym proponował uderzenie z tej strony. Na konie. Sądzę, że te konie upadną lada moment. Zważywszy, że my mamy już troszkę zbustowaną tą doktrynę ataku piechoty, przełamanie i tak dalej. A oni mogą dostać, co? Oni mogą mieć problem. Wtedy zniszczymy te dwie dywizje tutaj i będą mieli większy problem. Bo stoicie w stolicy, muszą stać w stolicy. No tutaj są góry i oni muszą tam stać. No aaa! Dobra, przyciśnijcie tam trochę większą tą liczbą.
może akurat nic nie zrobią, bo jak podejdą tylko dodatkowymi jednostkami, no to wtedy wiadomo, szybko pyk, ciśniemy ich z tej strony, aby nikt przypadkowo nie przeszedł. Czemu wypadacie wojnę? A, dobra, temu Ostasien Gesterhalt. Znaczy, boi mnie to, że Azja dalej nie ma swojego drzewka, no ale będą mieli. Podobno w przyszłości, więc... Byłoby spoko. Dobra, stójcie tu. Teraz próbujmy przycisnąć te oddziały, tak? A ty spróbuj przycisnąć oddziały tu. Ty tu. A was dwóch chciałbym, żebyście podeszli tylko tu i ruszali dalej, jak najdalej stąd. Bo przycisnąć ich będzie możliwe. Wasza z dwóch stron, tylema oddziałami. Jeszcze jak ty zaatakujesz z kolejnej strony i zwiększy się kombat, tyle oddziałów będzie się na nich bić. No to panie. O właśnie, i teraz składowaliśmy dwie siły. Arabia jest bezradna, bo bot jest bardziej ustawiony pod to, że wiecie, o, musi się rzucić, o, musi coś tam robić, no i coś. Znaczy on wyczuje szansę i atakuje, ale on nie będzie się ruszał zbytnio. Dobra, podejdźmy sobie dalej i rozszerzyliśmy naprawdę front niesamowicie. Dzięki czemu myślę, czy nie zaatakować z... Wait, nie 10 oddziałów tu. Bo to jest trochę przesada. Pyk. I możecie rozszerzać front dalej. Tutaj ma być 8, tutaj ktoś podchodzi dalej? Nie. Tu ma stać 4, to jest armia jedna, to jest armia druga, no. Prosta matematyka. Tu mamy jakieś wysypki, na których ropę można zdobyć sobie. Ciekawe, czy jak będziemy mieli odpowiednio dużo ropy, to czy będą od nas eksportowali. Jedna fabryka cywilna byłaby dla nas naprawdę super. Zwłaszcza, że musimy liczyć się z tak małymi kosztami. Ale wbijamy i traciliśmy 500. Co? Tak, bo znaczy, miałem powiedzieć, co oni stracili tak dużo, ale w sumie nie dziwię się, że stracili tak dużo. Nowe Infantry Division. Musimy wystawiać coraz nowszą armię i zobaczymy, czy po prostu widz miał rację. Bo jeżeli miał rację, no to super, bo to znaczy, że podbiliśmy sobie Arabię. Ale chciałem zobaczyć, jak wyjdzie dalej. I cyk. Ty możesz się rzucić. I cyk, tu. I wbij się w... Jezus Maria, stolica za chwilę upadnie. A w stolicy są fabryki. Cieszę się jak taki piesek troszkę, taki merda, tak jakbym miał ogon, to bym merdał. Przebij się tu. Widzę, że już mają problem z opatrzeniem. Ile macie w ogóle do wojsk? 7. Mamy nasze 12, no to... No Jemen kiedyś podległy takim złym ludziom, teraz staje się państwem potężnym i silnym. Dobra, czyli Bagdad stał się stolicą, tak jak sądziłem. Ale powinniśmy zablokować tu jakąś część oddziałów. Tak sądzę, że tu będzie idealna opcja, jak zablokujemy tę część oddziałów tu. I przyciśniemy i zaatakujemy po prostu całym frontem huralnym, hura, ura i tak dalej do przodu. Ale zanim do tego dojdzie, to wiecie, musimy dojść trochę czasu. Nawet mógłbyś podejść tak. Mógłbyś podejść tu. Bo przebicie przez nas nie przebiją, tu nie ma szans, naprawdę. Ale moi drodzy, ja sądzę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski, a to była nacjonalistyczna Liberia, która dostaje w dupę od Francji, na Kaiserasiu i Jemen. Trzymajcie się ciepło, cześć!